Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Witajcie moi drodzy w Iron 4. Słuchajcie, kontynuujemy grę naszym Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich. No i tak, słuchajcie, tak to wygląda. Tak to wygląda. Słuchajcie, trwa wojna. Trwa wojna z Sojuszem Północnoamerykańskim. No, słuchajcie, walczymy w Brazylii. Bardzo za żarcie i za wzięcie. No, wygląda to nie najgorzej. Widzę, że tu Boliwia się przyłączyła do wojny. No, na to wygląda. Tak więc zobaczymy, jak się tutaj sytuacja nam będzie powtarzać. Państwo nie, to też mnie nie interesuje. Okej, Meksykańska Republika Radziecka spiskuje przeciwko Belize. O, możemy sobie wziąć na przykład tutaj kolejne rzeczy fajne. Pięknie, pięknie, pięknie. Dobra, słuchajcie, my tutaj walczymy dzielnie. Co się okazało? Okazało się mianowicie... Oj, słuchajcie, miałem troszkę przerwy, miałem urlop. I no, ta przerwa jest jednak dla mnie dosyć mocno odczuwalna teraz, bo trochę nie ogarniam, co się tutaj działo. Dobra, przerzućmy tutaj temu panu dodatkową artylerię. My tutaj przygotowujemy się do desantu na St. John's. No i oczywiście trzeba będzie potem jeszcze raz dokonać desantu. Możliwe, że spróbujemy zająć tutaj tą bazę. No, warto by było. Ale tutaj żeśmy ich zatopili. Dwa lekkie krążowniki, niszczyciel, trzy transportowce. Całkiem ładnie to wygląda. Tutaj walki. Dobra, co tu się podziało? Tutaj też pięć transportowców zatopionych. No, musimy ich tutaj blokować. Musimy ich tutaj blokować, ile wlezie. Wy wyruszacie na front. Bardzo ładnie. Dobra. Badań tutaj już za bardzo nie mamy do zrobienia. Co tu się podziało? Trzy okręty podwodne żeśmy stracili. No niedobrze. A bo tutaj operuje flota amerykańska. Czego nam brakuje? Czego mamy mało? Wolframu nam mamy by mało. Jak do tego doszło? Dobra, jak wy tutaj? A, oni dopiero tutaj zaczynają kombinować, jak dokonać tego desantu. Też ja bym wolał, żebyśmy dokonali tego desantu w nieco inny sposób. Stąd. Tu. Dobra, czy nasze dywizje się tutaj przemieszczają? Tak, przemieszczają się, jest ok. Dobrze, jak wygląda nasza dominacja w powietrzu tutaj? Mamy ją uzyskaną. Moi drodzy, wiecie co to oznacza? Że Amerykanie zapłoną. Użyć taktycznej broni jądrowej. Tam, gdzie jesteśmy w stanie to zrobić. Głównie chodzi o to, żeby zadać przeciwnikowi jak największe straty w ludziach i w sprzęcie. No w sumie do tego służą nasze bomby, po to je produkujemy. Użyliśmy tych bomb? Dobra, jajeczka sobie spadają.
Ci się stąd wycofują. Jeszcze nawet do widzenia dostali bombą nuklearną, bardzo ładnie. Chcę się atakować tam, gdzie są zgrupowania wojsk przeciwnika. Tak jest. Wow, Amerykanie stracili 1 000 000 żołnierzy. Tutaj wrogie lotnictwo działa niestety. Weźmy tutaj. Jeszcze mnie ciekawi tylko jeszcze jedna rzecz. Czy wy jesteście w stanie ich sięgnąć? Tak, jesteście w stanie sięgnąć. Proszę bardzo. Tak jest. Trzeba by ich było tutaj troszkę poostrzeliwać, tak mi się wydaje. No i bardzo ładnie. Tak. Tam z waszym zasięgiem. No, różnie. Ale myślę, że spoko. Dobra, tutaj nasze lotnictwo. Okej, to Amerykanów też trochę topimy. Kanadyjczycy się tutaj nam trafili. Dwa niszczycieli. Ojeju. 10 niszczycieli, 11 niszczycieli stracili. Dobra. Jak my sobie tutaj radzimy, co? Ja nie jestem z nim w stanie wojny, jestem w stanie wojny, o co chodzi? Aha. Przerzucić tam wojska. Dobra, tu mamy jednostki piechoty. W sumie dla tego pana. To jeszcze dywizje pancerne. Okej, ty tutaj stoisz w Azji, okej. Dobrze, dobrze, dobrze. Pięknie. No to pijmy ich tu. O to chodzi. No
Dobra, tutaj nasze dywizje pancerne koniowa prą naprzód. Cały czas. Tutaj trwa obecnie wielkie przerzucanie wojsk, gdzie tylko się da. Kwestie morskie nasze. Kiepsko jesteśmy chyba zaopatrywani. Ty się palisz. No, tutaj żeśmy Kanadyjczyków dorwali. Ładnie. Tak jest. 83 samoloty żeśmy zestrzelili. Tutaj znowu uderzenie, ładnie. Szyfry chilijskie zostały złamane. No właśnie. Kryptologia. Możemy je wykorzystać przecież. A, wykorzystać. Możemy łamać. Dobra, tutaj się w końcu nasze dywizje zaczynają rozjeżdżać po tej Brazylii. Dobra, Republika Radziecka. No ja się spodziewałem, że ta Republika Radziecka Meksykańska sobie skapituluje prędzej czy później. Więc dla mnie w tym nie ma nic dziwnego. W tym Wietnamie nawet się posuwamy do przodu. Trzy krążowniki mi zatopili. O kurde. Ale też im dowaliliśmy, jeśli chodzi o lotnictwo morskie.
Co my tu mamy? Jednostki minowe. Ostrzał brzegu. Kapitan krążownika, weźmy sobie to. No, tu wszyscy chcą teraz dołączyć się do wojny, ale u nas to nie jest tak łatwo. To moja flota coś tu odwaliła. Dobra. Sytuacja w Brazylii wydaje się być opanowana. No, tutaj Urugwaj widzę ma ciężko. Dobra, i tu mają problem z zaopatrywaniem swoich wojsk. I bardzo dobrze. A, wy się wszyscy naprawiacie. Dobra. No, robimy robotę. Co tutaj? No cały czas tu się dzieje i to sporo. O, tutaj ten. Cały czas nasza marynarka wojenna odnosi sukcesy. Mniejsze lub większe. No ale zawsze jakieś tam sukcesy są. Tutaj jest problem taki, że wy się tu bardzo mocno... Jesteście tu pouszkadzani. Te naprawy to będą tu dotrwałe. Pięć miesięcy? Surinami one się naprawiają. Nie wygląda to dobrze. Rozjechać ich tam. Z zaopatrywaniem. Pięknie. Dostaliśmy fabryki. Dobra. Dobra.
No ładnie. Dobra. Ło, co tu się dzieje na tej Zatoce Meksykańskiej? Dobra, my tutaj ich zgniatamy powoli. Brazylijska dywizja pancerna. Dobra, działaj. No, i o to chodzi. No, coś tam niszczą nasze rakiety, co mnie bardzo cieszy. Tak jest. Mi się nie podoba to, że ponosimy tutaj straty. Procent zaminowania. No bo my tutaj niszczymy ich flotę handlową. Bardzo ładnie. Jak tam straty? Ja straciłem 100 tysięcy żołnierzy. No, oni już prawie w sumie 3 miliony prawie. Dobijamy powoli do 3 milionów strat po ich stronie, całkiem nieźle. 1 600 tysięcy. Brazylia 434. Kuba bardzo duże straty też poniosła. Ciekawie, ciekawie. Jak tam naprawy? Nie wygląda to za dobrze. Dobra. Salwador zajęty. Tak. Kieruj się tutaj w stronę San Paulo i Rio. Bardzo ładnie. Ale my tu po prostu wjeżdżamy w nich, no. Dobra.
Dobra, no i od razu pozbawione chęci do walki. O, połączyliśmy się z Boliwijczykami. Ciekawie. Wasze zadanie: dojść tu. No i bardzo ładnie. Dobra, ja bym tutaj powinienem był. Co byśmy tu musieli sobie zbudować? Lotniska, moi drodzy. Lotniska, lotniska, jeszcze raz lotniska. Nasze samoloty muszą mieć skąd operować. Więc nie możemy temu nadać priorytet. Rozbudowa lotnisk. Pięknie. No my tu całkowicie ich blokujemy. To mi się bardzo podoba. O, tu już niektóre okręty są już gotowe do powrotu. Do akcji. Naprawdę choruje. Dobra. To trzeba zlikwidować. Wy też. Nie ma opcji, nie przyłączacie się do wojny bez mojej zgody. Bo nie chcę sobie otwierać dodatkowych frontów. Dobra. Moi drodzy, mamy delikatne problemy z paliwkiem. Z paliwkiem. Byśmy tak wzięli paliwko. Z Wenezueli. Dobra, zaraz. No, sobie możemy sobie znowu pokorować kolejne miejscówy. Dobra, czas kończyć powoli.
Berlin możemy sobie skorować. Pięknie. Dobra, jak my tutaj. Dobra, jeszcze trochę. My tu panujemy na morzu. Cieszę się, czy to robimy z nimi, co chcemy. Nie, nie dodaj. Niech się to gdzieś tutaj wystawia. Zrealizowany import. Bardzo nieładnie. Gotów? Dobra, mamy 73 dni. O, sporo się tu dzieje. Sporo się tu dzieje. Tu mamy tak. O, tutaj dorwaliśmy. Krążowniki potopione. No, spychać ich tam, spychać ich tam. Tych Brazylijczyków. Bardzo ładnie. O, ci tutaj już wracają. Pięknie. Tu się też coś udało podziałać. O, ale żeśmy tutaj im zrobili. Momencik. Ty jeszcze zlikwidować tutaj ten kocioł. Zająć tu to całe. Okej, Wietnam skapitulował. Kolejne doktryny. Bardzo ładnie. Dobra. Teraz możemy ich tutaj troszkę pobombardować.
Bombardowanko. Tak jest. Dobra, zabezpieczyć to tutaj. Co tu się wydarzyło? My tu likwidujemy ich opór. 2 660 000, Jezus Maria. Jakie straty. Tutaj jak zawsze logistyka jest problemem. Też punkt logistyczny. Priorytety. Logistyka armii to jest priorytet nasz. Bardzo ładnie. No to nasze wojska tutaj coś tak ciężko sobie, coś tego nie widzę. A, bo oni tutaj rzucili całe swoje lotnictwo, dlatego. A ja z powodu braku lotnisk tutaj nie mam aż tak dużej dominacji w powietrzu. Dobra, no tutaj cały czas przemy naprzód. Zobaczmy sobie jeszcze raz lotniska. Tak jest. Jezus, ile tu jest rzeczy do naprawy. Moja artyleria też. No niedobrze, niedobrze, niedobrze. Będziemy mogli tutaj przywrócić więcej naszego lotnictwa. Na Pacyfiku chodzi mi o to głównie, żeby ich tutaj, żeby tu oni mieli jak, nie mieli jak wylądować. Żeby nam tutaj kolejnego frontu nie otwarli. Weźcie ich tam zniszczcie. Jaga!
Czekajcie. Okupować tutaj ten Wietnam i te południowe Chiny. No, już żeśmy ich okrążyli. Amerykanie tutaj bez zaopatrzenia nie mają szans się utrzymać. Dobra, moi drodzy, tutaj będziemy kończyć na dzisiaj. Mam nadzieję, że się podobało. Dziękuję wam za wszystkie wasze komentarze, ocenę oraz subskrypcje. Dzięki, że byliście ze mną. No i trzymajcie się. Hej i do następnego. Na razie.